udział biorą artyści z naszego regionu. Za nami dwa dni 49. Festiwalu Limanowska Słaza. Limanowską 49. Słazę ogłaszam za otwartą. Po raz pierwszy w historii festiwal trwa przez 5 dni, bowiem po raz kolejny organizatorzy odnotowali rekordową liczbę zgłoszonych uczestników, których przez scenę przewinie się ponad 800. My z naszą kamerą podpatrywaliśmy przygotowania do występu zespołu regionalnego Starowiejski Hyr, który w czwartkowy wieczór zaprezentował scenkę obyczajową sprzed ponad 100 lat, która autentycznie wydarzyła się w Limanowej. Jak sam zauważyć możesz, jest tutaj bardzo dużo pewnych elementów wyposażenia tej sceny i dekoracji. No wiadomo, musieliśmy dużo pracy włożyć, żeby przygotować pewne rzeczy, które odzwierciedlą to, co będziemy chcieli pokazywać. Przyjeżdża do nas biskup Franciszek Lisowski, który nowo mianowany w 1933 roku chce właśnie tutaj pobłogosławić ludzi Limanowszczyzny. Była muzyka, taniec, a także dialogi. To wizyta biskupa, a w tą to pamiętacie? Jak z perspektywy czasu patrzysz na to, co się kiedyś wydarzyło, a wy dzisiaj próbujecie odtwarzać i trochę przybliżyć widzom właśnie tamte czasy? Myślę, że to na pewno dla widza jest coś niesamowitego, dlatego, bo może po prostu zobaczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach i my w sposób jak najlepszy staramy się odwzorować to, co było kiedyś. I na koniec, jest delikatna trema? Na pewno troszkę jest, ale myślę, że damy z siebie wszystko, żeby ten występ był jak najlepszy i żebyśmy mogli po prostu w 100% zadowolić widza. No i oczywiście jury. Na scenie pojawiła się również historyczna postać lat międzywojnia, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska. Aptekarka z racji swojej pasji wykonała pamiątkowe zdjęcie. Mam nadzieję, że wystąpimy na tych deskach jeszcze raz z tym programem, niekoniecznie w ramach Słazy. W trakcie trwania Limanowskiej Słazy jest również organizowana wystawa oraz kiermasz rękodzieła, a festiwal jest transmitowany w sieci na kanale YouTube Limanowskiego Domu Kultury. Można go oglądać również za pośrednictwem naszej strony internetowej, ale my zachęcamy do tego, aby przyjść i zobaczyć, jak wyglądają występy na żywo.